jest powiew świeżości, jeżeli chodzi o Kłosa. Wspiera go Olejarka. Dawid Olejarka w poszukiwaniu Kłosa. Wiktor Kłos faulowany w polu karnym. No i kapitalnie melduje się na boisku skrzydłowy Stali. To wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. 75. minuta. Stal przed doskonałą szansą, aby otworzyć wynik. Głowacki gol, 1-0 dla Stali. Chociaż wyczuł intencję strzelającego Zoch. Głowacki będzie jak najdalej rzucał. W kierunku Pieczary, ale tam jest też Dobrotka. No wiesz, tu Pieczara też uważa, żeby tylko nie dać pretekstu do przewinienia. Zobaczmy, Adamek do Piekarskiego. Piekarski do Gojki. Gojko gol. Do środka! Kamil Adamek ratuje być może w 95. minucie. Jeden punkt dla gospodarzy. Ależ tutaj Piekarski zrobił robotę. Adamek dostawił stopę. Pokazał, że jest takim lisem pola karnego.